Cześć, nazywam się Kinga Wittenbeck i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Witalna Podcast. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz albo dopiero niedawno tutaj wpadłeś, to jestem dietetyczką w drodze do dyplomowanej psychodietetyczki, ale oprócz tego, że poruszamy tutaj kwestie żywieniowe, zaburzeń odżywiania i emocji, mam tutaj też cykl Polki za granicą, dlatego że sama mieszkam w Nowym Jorku i jestem bardzo ciekawa, jak innym Polkom żyje się w najdalszych zakątkach świata. I dzisiaj właśnie trafiłaś na odcinek z tego właśnie cyklu. Mam dzisiaj przyjemność zaprosić Cię na odcinek z Asią, która poopowiada mi o Australii. Co prawda już kiedyś miałam jedną koleżankę tutaj, też dietetyczkę Olę, która opowiadała nam o Australii, ale wychodzę z założenia, że są te kraje, wszystkie w zasadzie są tak duże, że warto poznać różne perspektywy. Dlatego zdecydowałam się zaprosić Asię i dzisiaj będziesz mógł wysłuchać, nigdy nie wiem, jaką formę dawać, także chyba będę po prostu zamiennie to używać. W każdym razie będziecie mogli wysłuchać odcinka o Australii z opinią Asi na ten temat, jak się tam żyje. Serdecznie Was zapraszam. Cześć Asia. Cześć. Witamy się dzisiaj już chyba piąty raz, bo wszystko szło nie tak, jak miało być, ale najważniejsze, że w końcu możemy porozmawiać. Do pięciu razy jak... sztuka. Dokładnie. I jak już za każdym razem mówiłam, przepaść czasowa między nami jest mega duża, bo u mnie już doszła 20:50 w poniedziałek, a u Ciebie jest? U mnie jest 10:50 rano we wtorek. Czyli 14 godzin i z tego też wynikła nasza wcześniejsza pomyłka, bo jak się umówiłyśmy na poniedziałek, to bardzo samolubnie uznałam, że to musi być mój poniedziałek, a Asi poniedziałek był w moją niedzielę, no ale w końcu się słyszymy, to najważniejsze. I powiedz nam, skąd się z nami witasz? Ja się witam z Australii, a konkretnie ze stolicy, czyli z Canberry. Mhm. Super, ja już się nie mogę doczekać, specjalnie przed nagrywaniem się nic nie dopytywałam, bo nie chciałam sobie spoilować. Miałyśmy tutaj już gościa z Australii, ale uważam, że no, każdy kraj jest na tyle obszerny, że każda osoba będzie miała po prostu zupełnie inne doświadczenia i warto poszerzać te horyzonty. No i jak to zazwyczaj zaczynam takie rozmowy, przedstaw się i powiedz nam może na początek, jak w ogóle dostałaś się do Australii, bo powiem Ci, że dalej mimo wszystko dla mnie Australia to jest taki kraj, do którego ja bym chciała polecieć kiedyś, ale też mam jakieś takie przekonanie, że jest tam się trudno dostać. Może wyprowadzisz mnie z tego przekonania albo nie. Więc może zacznę od przedstawienia się, potem przejdziemy do tego, czy jest się trudno dostać. Więc ja nazywam się Joanna Struzik i mieszkam w Australii od ponad 7 lat. Przez 7 lat mieszkałam w Melbourne i 2 miesiące temu przeprowadziłam się do Canberry, więc dla mnie to jest duża zmiana. W tym momencie mam pracę biurową, ale... Tak, po godzinach rozwijam social media, mam kanał na YouTubie, gdzie opowiadam o tym, jak się żyje w Australii. Prowadzę również profil na Instagramie pod nickiem Joa Córka, gdzie również możecie podglądać, jak wygląda codzienność w Australii. A na dodatek piszę e-booka z koreańskimi przepisami. Mój partner jest Koreańczykiem i bardzo się wkręciłam w kuchnię koreańską, więc postanowiłam ją nieco przybliżyć szerszej publiczności. I postanowiłam wydać serię przepisów koreańskich właśnie w formie e-booka, więc to jest to, czym się zajmuję praktycznie na co dzień. Mm-hmm. I tutaj ja się lekko wtrącę, że my się chyba poznałyśmy przez Martynę z Gruzji. Miałyśmy parę rozmów na Clubhouse'ie i to, jak ty tam opowiadałaś właśnie o tej Australii, to mnie tak zauroczyło znowu w tym państwie. No i poszłam sobie na Twojego Instagrama i po prostu przepadłam. Pięknie, no pięknie opowiadasz o tym kraju, ale nie wiedziałam, że jesteś tam aż tak długo. I bardzo się z chęcią dowiem, jak to się w ogóle zaczęło u Ciebie.
Totalnie przez przypadek, jak większość rzeczy. Przyjechałam Dokładnie. tutaj w 2014 roku na wymianę studencką i muszę się przyznać, że Australia, wiedziałam, że będzie drogim krajem, ale nie spodziewałam się, że aż tak drogim, więc większość mojej wymiany w weekendy zamiast zwiedzać pracowałam, sprzedawałam hot dogi na targu, praca marzeń. I po pół roku, kiedy miałam już wracać do domu, to zorientowałam się, że praktycznie nie widziałam nic z tych rzeczy, o których w Australii marzyłam. I powiedziałam, dobrze, zostanę jeszcze pół roku, potem z tego kolejnego pół roku zrobił się rok, a potem zrobiło się z tego 7 lat, więc to jest totalny przypadek. No to jest tak zawsze, jak się mówi, że wiesz, jadę za granicę trochę zarobić albo właśnie na wymianę studencką i te pierwsze założenia to jest takie pół roku do 2 lat, a potem się okazuje, że wiesz, budzisz się i nagle jest 7 lat, 10 lat, 15 lat i nie wiadomo jak to, gdzie to wszystko tak szybko mija, no nie? Dokładnie, ja miałam pojechać na 4 do 6 miesięcy i jak właśnie teraz powiedziałam, że jestem tu 7 lat, ja mówię, Jezus Maria, 7 lat to jest dłużej niż trwa podstawówka, to jest no. 2 razy dłużej ponad niż trwają studia licencjackie, w ogóle gdzie jest moje życie, 7 lat to jest bardzo długi okres czasu, sama jestem zaskoczona i trochę mnie przeraża to, jak to brzmi. Bardzo to szybko mija. No powiedziałaś, że pierwsze twoje spostrzeżenie o Australii to było to, że była droga i chyba dalej jest. A pamiętasz ten dzień, kiedy wylądowałaś i co zobaczyłaś, w czym się zakochałaś? O Jezu, bo tak. Zakładam, że się zakochałaś, skoro tak długo zostałaś. Zupełnie nie. Nie, to też jest dosyć okay. śmieszna historia, ale pamiętam, wysiadłam z samolotu, wylądowaliśmy około 22-23, no i to był luty, czyli to było jeszcze australijskie lato i po prostu wyszłam z lotniska, wypchnęłam ten wózek z walizką i uderzyło mnie takie ciepłe powietrze, które miało totalnie inny zapach niż w Polsce. Ono, nie umiem tego określić, ale ono było takie po prostu miękkie, takie przyjemne, taki przyjemny podmuch powietrza. No i unosiły się w tym powietrzu bardzo dziwne dźwięki. Na początku myślałam, że to jakieś ptaki, dopiero później okazało się, że to były nietoperze, których tutaj w Australii jest mnóstwo. No i wsiadłyśmy do taksówki z dziewczyną, która ze mną przyjechała. To nawet nie taksówka była, uniwersytet wysłał po nas samochód i zawieźli nas do hostelu w centrum miasta. No po prostu przejazd przez miasto, no, zobaczenie czegoś tak niezwykłego, ponieważ Melbourne jest zupełnie innym rodzajem miasta niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Ja myślę, że to jest bardzo amerykański styl miasta, czyli jest takie bardzo duże, wysokie centrum z wieżowcami, no i tam wokoło są różne przedmieścia. No i dokładnie tak to wyglądało w Australii. Ja nigdy wcześniej nie byłam w takim miejscu, więc na mnie to zrobiło wrażenie. Pojechałyśmy do hostelu, była już północ, no i zameldowałyśmy się, chciałyśmy dać znać rodzicom, że jesteśmy, żyjemy, że przyjechałyśmy na ten drugi koniec świata całe i zdrowe. No i pytamy obsługi hostelu, czy mogą nam dać hasło do Wi-Fi. Oni mówią, no sorry, internet się na dzisiaj skończył. No i to było takie moje pierwsze zdarzenie z australijskim internetem, bo australijski internet to jest najgorsze, co może być na świecie. Australijczycy wymyślili, oni w ogóle wynaleźli Wi-Fi, chyba wymyślili, skonstruowali Wi-Fi w każdym razie. Okay. A internet tutaj jest najgorszy na świecie, naprawdę prędkość internetu to jest dramat, jak ja wrzucałam filmik na YouTube'a w Polsce, no to trwa 10 minut, 15, jak jest wolny internet, tutaj to potrafi trwać nawet 12 godzin, internet jest koszmarnie drogi. No ale w każdym razie powiedzieli nam, że internet się skończył, że powinniśmy iść do McDonalda, który jest 2 kilometry dalej, więc my w środku nocy, po północy, w mieście, którego zupełnie nie znamy, nie wiemy, czy jesteśmy w bezpiecznej dzielnicy, czy nie w niebezpiecznej dzielnicy, po prostu drałowałyśmy do tego McDonalda i chyba o pierwszej czy o drugiej w nocy wreszcie złapałyśmy ten internet, no i napisałyśmy, że halo, żyjemy. Jesteśmy. No ale takie zderzenie, takie, no dokładnie, to były nasze pierwsze godziny w Australii.
No i wróciłyśmy do tego hostelu, no i już naprawdę była druga, trzecia w nocy, no to poszłyśmy spać, no ale tak wyglądało moje jakieś pierwsze 5 godzin w Australii. Okej, ale jednak zostałaś na 7 lat, więc w czymś musiałaś się zakochać. To znaczy, ja bardzo, bardzo mam takie poczucie, że ja muszę zobaczyć wszystko, zanim to miejsce opuszczę, więc ja cały czas mam tak, że jeszcze muszę zobaczyć to i tamto. W międzyczasie poznałam też mojego partnera. No, on jest Koreańczykiem z Korei Południowej, więc że tak powiem, Australia jest całkiem niezłym krajem, takim kompromisem do tego, gdzie będziemy mieszkali, no bo jeżeli byśmy chcieli mieszkać w Korei, no to ja po koreańsku nie mówię. Jeżeli byśmy chcieli mieszkać w Polsce, no to polski jest jeszcze trudniejszy niż koreański, więc no na razie na chwilę obecną po prostu ta Australia jest całkiem niezłym takim życiowym kompromisem również na tym polu. Okej. Mówiłaś, że ostatnio przeprowadziłaś się do Canberry i powiedz mi, jak te dwa miasta się między sobą różnią? Oj, bardzo się różnią, bardzo się różnią. Melbourne jest drugim największym miastem Australii, ma 5 milionów mieszkańców. Canberra ma zaledwie 300, chyba w tym momencie 380 tysięcy mieszkańców, no więc to jest taka, to jest miasteczko, to jest po prostu małe miasteczko. Wszyscy mówią, że to jest najnudniejsze miejsce w Australii. Ja na razie tutaj jestem 2 miesiące, więc nie będę, że tak powiem, szafowała żadnymi wyrokami, jak mi się, gdzie mi się lepiej żyje, bo myślę, że tutaj jest za krótko. Ja zresztą bardzo długo się przyzwyczajam do nowych miejsc. No ale widać to. No, w ogóle miasto, konstrukcja miasta jest zupełnie inna. W Melbourne jest tak, że to jest taka jedna wielka tkanka, że jedna dzielnica przenika się z inną dzielnicą. Po prostu można cały czas wszędzie chodzić na nogach. W Canberrze to są dzielnice, to są takie placki, przedzielone buszem, przedzielone różnymi innymi rzeczami. Więc żeby dostać się z jednej dzielnicy na drugą, trzeba tam pojechać autostradą, samochodem. To nie jest tak, że można tutaj sobie chodzić na nogach i w ogóle to miasto nie jest przyjazne zupełnie pieszym, więc to była taka pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy. No i ludzie tutaj bardzo, bardzo dużo pracują, więc cały czas, no to Canberra jest stolicą, więc tutaj głównie są prace rządowe, są jakieś właśnie agencje rządowe i to bardzo widać. Tutaj miasto praktycznie żyje tylko od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę miasto jest wymarłe, wszystko zamyka się przed godziną 19. W Melbourne zresztą też, to znaczy w Australii. Australia ma generalnie taką specyfikę, że wszystko tutaj się zamyka wcześniej. No w Melbourne, jeżeli jakiś sklep był długo otwarty, no to był do 20 otwarty. No tutaj sklep, który jest długo otwarty, to jest do 18-19. Największe centrum handlowe właśnie w Canberrze zamyka się o godzinie 17:30, więc to już w ogóle, ja nie wiem, kiedy na zakupy trzeba tutaj chodzić. No ale nie, widać, dla mnie to jest ogromna różnica, ale jednym plusem właśnie Canberry, dlaczego zdecydowaliśmy się tutaj przeprowadzić, bo przeprowadziliśmy się, ponieważ mój partner dostał ofertę pracy, to jest to, że sytuacja pandemiczna w Canberrze jest dużo spokojniejsza niż w Melbourne. W tym momencie do Australii praktycznie nikt nie jest wpuszczany, to jest kilkaset osób, czy chyba około 1000 osób, nie chcę tutaj powiedzieć, że tygodniowo, ale no jak bardzo, bardzo małe ilości tych osób są wpuszczane, trzeba mieć specjalne pozwolenie na wyjazd i na przyjazd do kraju, no i wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają, mają obowiązkową rządową kwarantannę w rządowym hotelu, który jest pilnowany przez armię. To są 2 tygodnie takiej kwarantanny, w ogóle kwarantanna kosztuje 3000 dolarów, więc wiele osób nawet nie wraca z tego powodu, bo to jest droga impreza, takie 3000 dolarów. Zdecydowanie. No i większość samolotów, które przylatują do Australii, ląduje w Melbourne i w Sydney, gdzie jest właśnie większość tych hoteli kwarantannowych. No i tam, jeżeli ktoś przylatuje, jest zarażony wirusem, no to zdarza się czasem tak, że ten wirus przejdzie na kogoś z obsługi tego hotelu, ta obsługa to wyniesie poza hotel, no i potem to się rozprzestrzenia po prostu między ludźmi takimi, którzy tam nie pracują, po prostu zwykłymi ludźmi. No i Australia ma bardzo, bardzo
takie ostre podejście do właśnie koronawirusa. I oni, nawet jeżeli jest jeden, dwa, trzy przypadki, no to jest lockdown. Mhm. To oni po prostu robią całkowity lockdown miasta na kilka dni, czyli nie można wychodzić do sklepu, wszystko jest zamknięte. No po prostu to jest taki totalny lockdown, wiesz, krzaki latają po ulicach, nic się nie dzieje. No i to jest niebezpieczeństwo mieszkania właśnie w tym momencie w Melbourne i w Sydney, bo jeżeli cokolwiek się wydostanie, jeżeli jakakolwiek osoba będzie zarażona, no to jest lockdown. W Canberrze no nie przylatują tutaj loty międzynarodowe, więc jakby te możliwości rozprzestrzeniania się w tym momencie wirusa są zerowe, praktycznie zerowe, znaczy nigdy to nie jest zero, ale tutaj naprawdę w ciągu, odkąd cała pandemia się zaczęła, było zarażonych 150 osób w Canberrze, czyli od ponad roku, od marca 2020, no to było 150 osób, a w Melbourne dochodziliśmy już w pewnym momencie do 700-800 osób dziennie. Ja wiem, że to jakby w skali Polski, czy Europy, czy jakiegokolwiek innego kraju. W jednej Polsce. Tak, że to brzmi jak jakieś w ogóle śmieszne liczby, no ale tak jak mówię, no tutaj przy dwóch osobach no jest wprowadzony lockdown całego miasta, więc 800 osób, no my mieliśmy, jak mieszkałam w Melbourne, no to mieliśmy 8 miesięcy całkowitego lockdownu. Mi się wydaje, że no ja jestem, jeżeli chodzi o koronawirusa, dość ostra w swojej opinii i tak jak sobie słucham o tym, co mówisz, to może właśnie przez to, że przez chwilę było źle, ale ludzie się za to dobrze zabrali. Teraz mogę patrzeć na twoje story, jak sobie, wiesz, idziesz bez maseczek wszędzie i na siłownię i się cieszysz oddychaniem świeżego powietrza we wszelkich parkach, w jakich ja cię widzę. No i sobie myślę, że to jest chyba jedyny sposób na to, żeby się po prostu cieszyć normalnym życiem. No sposób, w który niestety w wielu krajach jakoś nie można tego wyegzekwować, no ale to jest chyba nie na ten podcast. Ale bardzo się cieszę, bo no właśnie, z jednej strony Canberra to mniejsze miasteczko, ale z drugiej strony teraz masz taką większą swobodę na pewno niż jakbyś żyła w Melbourne. O, zdecydowanie, to znaczy nawet nie większą swobodę, ale po prostu żyję już bez takiego strachu, że sprawdzę rano wiadomości i mówią jeden przypadek i mamy lockdown na tydzień, więc to jest takie, no, taki spokojniejszy oddech tutaj jest, nawet czasem się łapię, że wiesz, wkładam ręce w kieszeni kurtki, którą nosiłam w zeszłym roku w Melbourne i nagle znajduję maseczkę i to jest takie, wiesz, ja maseczkę nosiłam. Dokładnie. Więc no, póki co Canberra jest po prostu w pandemicznej sytuacji dosyć bezpiecznym miejscem. A powiedz mi, bo no, gdzieś tam słyszałam ten akcent australijski wiele razy na YouTubie i on się wydaje dość trudny jak na pierwsze starcie. Jak ty sobie z tym poradziłaś? Czy faktycznie jest ich aż tak trudno zrozumieć? Ja przez pierwsze 3 miesiące nie miałam pojęcia, co ludzie do mnie mówią. Ja przyjechałam z bardzo wysokim angielskim. No, ja miałam certyfikat C2, więc myślałam, że mój angielski no to jest na super poziomie. Przyjechałam do Australii i naprawdę 3 bite miesiące ja nie wiedziałam, czego ci ludzie ode mnie chcą. Więc no, to był dosyć duży szok dla mnie, że ten akcent może się aż tak różnić. Znaczy ja słyszałam o tym, że oni tutaj śmiesznie mówią, ale nie sądziłam, że aż tak. Ale potem się przyzwyczaiłam do tego. Akcent australijski jest bardzo trudny. Nawet wiem, że Meryl Streep, która grała Lindy Chamberlain w jednym z filmów, powiedziała, że ona nie potrafiła nauczyć się australijskiego akcentu, więc myślę, że jeżeli Meryl Streep nie potrafi się nauczyć australijskiego akcentu, no coś musi być z nim nie tak, ale walczę z tym. Zapisałam się ostatnio właśnie na lekcję akcentu, bo po prostu dla własnej frajdy chciałabym mówić po australijsku, bo mimo wszystko po tych 7 latach pierwsza rzecz, mimo po prostu otworzysz usta i pierwsze pytanie to jest, skąd jesteś? Więc... Oj, tak, znam to.
Dokładnie, myślę, że wielu Polaków się z tym styka. Ja co prawda nie mówię z polskim akcentem, mam taką dziwną, właśnie moja trenerka akcentu mówi, że ja mówię z jakąś taką dziwną mieszanką amerykańskiego, myślę, że z Netflixa po prostu osłuchałam się z amerykańskim. Mówię trochę po australijsku, niektórzy pytają, czy jestem z Kanady, no po prostu ja mówię takim dziwnym jakimś językowym miksem, więc chcę to wygładzić i przynajmniej wiesz, po prostu w jednym tonie, w jednym akcencie się wyrażać, także wiesz. A masz na myśli jakieś takie słowa, które my znamy po angielsku, a które są zupełnie inne, czy to właśnie z akcentu, czy to z wypowiedzi, czy też, nie wiem, z pisowni, z czegokolwiek, niż te typowe angielskie słówka? O Jezu, tak, no Australijczycy, wiesz, ja się zawsze śmieję, że Australijczycy nie mówią po angielsku, tylko mówią po australijsku, więc no dosyć, no właśnie, bardzo łatwo jest po prostu nauczyć się jakby języka australijskiego, tych wszystkich wyrażeń, których oni tutaj używają, akcent jest bardzo trudny, ale nie wiem, taki pierwszy z brzegu, na przykład na popołudnie, no które w języku angielskim to jest afternoon, no to Australijczycy mówią arvo. Bo po prostu oni wszystko tutaj skracają, wszystkie możliwe rzeczy, które oni mogą sobie skrócić, no to skracają, więc dla mnie, ja na przykład jak kiedyś usłyszałam, że ktoś mówi do mnie see you in the avo, no to miałam tak, że co, gdzie to jest, gdzie to jest, co to jest za miejsce, co to jest za bar, gdzie ja mam iść? Wow, ale to musi być naprawdę bardzo trudne na początku. Tak. To kompletnie nie wiesz, co się dzieje. Tak, no dokładnie. Ja miałam takie, że no naprawdę ja siedziałam z takimi oczami wielkimi jak 5 złotówki i ja po prostu, ja wiem, że ci ludzie niby mówią po angielsku, ale ja totalnie nie wiem, co oni ode mnie chcą. Bo oni po prostu oni się już nawet nie zastanawiają, oni takim australijskim slangiem lecą, no że na początku jest ciężko, ale potem jak się człowiek osłucha, a dosyć łatwo się jest osłuchać, no to potem same te słowa już do słownika wpadają. Też ostatnio na twoim story była chyba papryka, która oczywiście po angielsku to jest pepper, a tutaj? W Australii się na to mówi capsicum. Okej, no to pepper, capsicum, no jakby prosta droga. Dokładnie. No, to tym bardziej gratulacje, naprawdę, że się wspięłaś na wyżyny i że jakby tak, no wiesz, gotowość twoja do tego, żeby się w to wtłoczyć, no bo jednak już dużo energii włożyłaś w to, że no C2 to jest naprawdę już bardzo wysoki poziom angielskiego, a tu jednak trzeba jeszcze więcej tej energii poświęcić na no taki angielski, australijski. Oj tak, to zdecydowanie, ale jakby nie ma się czym zrażać, jakby każdy cię zrozumie, jak będziesz mówił, znaczy jak będziesz mówiła po angielsku, to każdy cię tutaj zrozumie, tylko że w drugą stronę może być trochę ciężej. No właśnie, a już nawiązałaś troszeczkę do ludzi i chciałam się ciebie spytać, oczywiście tutaj przyszedł nam bakecik, tak? Tak, bakecik przyszedł nam, wlazł nam do nagrania. Kotek, żeby nas posłuchać. Także mamy gościa. Nawiązałaś trochę do tego, że nas zrozumieją ludzie. No i skoro już przy ludziach jesteśmy, oczywiście wiadomo, że no każdy jest inny, ale poznałaś jakichś Australijczyków, czy raczej obracasz się w towarzystwie ekspatów? Raczej, to znaczy z Australijczykami myślę, że to wiele osób, nie wiem czy też w innych krajach, ale zdecydowanie większość Polaków, z którymi ja miałam kontakt w Australii, zresztą większość obcokrajowców, no obojętne czy to Polaków czy nie Polaków, nie wiem, Koreańczyków, Brazylijczyków, oni się raczej trzymają właśnie w takich międzynarodowych grupach. Australijczycy są bardzo taką hermetyczną grupą. Jeżeli ktoś nie ma partnera czy partnerki Australijki czy Australijczyka, no to jest bardzo ciężko właśnie wkręcić się w takie australijskie towarzystwo. No,
Na przykład w Melbourne. No w Melbourne ludzie znają się ze szkoły średniej i właśnie oni się w tych swoich takich klikach trzymają już do końca życia, więc jakby po prostu. No zresztą tak jak ja na przykład, ja pochodzę z Krakowa, no i większość moich znajomych również znamy się z liceum i raczej trzymamy się w tej licealnej paczce. I też to jest takie pytanie, ilu ty masz znajomych jakby, to jest pytanie do słuchaczy jakby w Polsce, czy ile wy macie na przykład osób w swoim kręgu z Ukrainy albo z Brazylii, wy też się trzymacie jakby w jednym kręgu kulturowym, czy jednak wpuszczacie całkiem sporo tych osób do siebie? No i podobne rzeczy dzieją się po prostu w Australii, Australijczycy się trzymają z Australijczykami. Nie wiem, czy Polacy się trzymają z Polakami, bo ja jakby takich grup polonijnych staram się unikać, ale bardzo, bardzo takie prężnie działające są grupy na przykład takie latynoamerykańskie, kolumbijskie, jakieś brazylijskie. Tak. Azjaci też się bardzo ze sobą trzymają. Właśnie są koreańskie grupy, japońskie, chińskie. Właśnie ludzie tutaj raczej się trzymają właśnie w takich swoich krajowych grupkach, że tak powiem, chyba, że tam na uniwersytet idą i mają jakąś pracę grupową, to wtedy no, pewnie się pomieszają. Tak, tak, tutaj z mojej perspektywy wygląda to dokładnie tak samo. No dopóki nie ma się jakiegoś tam chłopaka z Ameryki albo dziewczyny, no to tak naprawdę wejście w to towarzystwo jest bardzo ciężkie po prostu. To też wynika z tego, że tutaj wydaje mi się, że czasem ludzie nie mają za bardzo cierpliwości, jeżeli nie mówisz po, ja bym powiedziała amerykańsku, po angielsku wiadomo, ale z należytym akcentem. Nie mówię, że są bardzo jacyś tacy, wiesz, picky, że jak zobaczą, że ty nie mówisz z amerykańskim akcentem, to cię wykluczają, ale jak na przykład wejdziesz w jakieś takie kręgi bardziej, no tutaj jest zróżnicowany też akcent co do dzielnic i na Harlemie jest zupełnie inny akcent niż na przykład na, nie wiem, Upper East Side i ciężko, naprawdę ciężko czasem jest niektóre jakieś takie złączone słowa zrozumieć. No i niestety czasem niektórzy nie mają za bardzo, wiesz, cierpliwości, żeby poczekać, aż ty zrozumiesz, odpowiesz i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem tutaj z tobą, tutaj w Stanach, może zawężę to do Nowego Jorku, też raczej jest tak, że wszyscy, wiesz, trzymają się razem. No i to, co powiedziałaś, jest to w jakiś sposób po prostu naturalne. Ale wspomniałaś też o Polonii i powiedz mi, czy jak to wygląda w Australii? Dużo jest tam Polaków? Jest sporo Polaków, bardzo ich widać na przykład w Melbourne co roku po święcie niepodległości w listopadzie, to znaczy po polskim święcie niepodległości. W listopadzie jest festiwal polski i tam naprawdę tych Polaków bardzo dużo widać. Jest tutaj dużo Polaków, którzy wyemigrowali właśnie w latach 70., 80. jako uchodźcy polityczni, więc tej Polonii jest sporo. No takich młodszych ludzi w naszym wieku też trochę jest, ale zdecydowanie mniej, a ja się z Polonią nie trzymam, ponieważ ja na swoich właśnie kanałach w social mediach, czy to na YouTubie, czy na Instagramie, ja Australii nie słodzę i ja pokazuję po prostu życie takim, jakie jest. Jeżeli coś jest nie tak, to ja o tym powiem. Jeżeli coś jest fajne, to też o tym wspomnę, ale Polonia tutaj bardzo lubi kreować właśnie taki idealny obraz Australii jako krainy mlekiem i miodem płynącej. Tak jak mówię jak jest i nie do końca jest ta Australia takim rajem, jak wiele osób ją przedstawia, jak wiele osób o niej myśli. No i właśnie z tego powodu, że ja wyrażam swoje zdanie głośno na YouTubie, po prostu Polonia tutejsza za mną nie przepada. I zdarzyło mi się parę razy właśnie na polskim festiwalu, że ktoś podszedł i powiedział mi coś niefajnego. To są jednostkowe jakby przypadki, ale jakby zraziły mnie one do takich polonijnych spotkań do tego stopnia, że po prostu trzymam się od tego z daleka. Z daleka. No dobra, powiedziałaś, że Australia to nie jest kraj mlekiem i miodem płynący. To jestem ciekawa, jakbyś miała tak wymienić, jakie są plusy mieszkania w Australii. Zacznijmy od pozytywów. Od pozytywów. Ja bardzo lubię australijski luz.
Australijczycy naprawdę mają bardzo luźne podejście do wielu rzeczy. Bardzo mi się podoba. Właśnie ostatnio na stories na Instagramie wspominałam o tym, że Australijczycy nie mają takiej potrzeby, a to zresztą ty mi nawet chyba na Clubhouse podpowiedziałaś kiedyś, że Australijczycy nie mają takiej potrzeby udowadniania innym osobom, ile są warci poprzez na przykład to, co posiadają, ile pieniędzy mają na koncie, jakim samochodem jeżdżą. Po prostu, nie wiem, Australijczyk kupuje sobie fajne auto, ponieważ chce jeździć fajnym autem, bo auto ma fajne parametry i on to robi dla swojej własnej przyjemności, a nie dlatego, żeby się popisać przed sąsiadami, że ma super fantastyczne auto, żeby mu wszyscy zazdrościli. I po prostu każdy tutaj sobie żyje, każdy pilnuje swojego nosa. Jeżeli ktoś, no właśnie, jeżeli ktoś kupi fajne auto, to sąsiedzi przyjdą, pogratulują, mówią, ale masz super auto, gratulacje, musiałeś chyba ciężko na to pracować, żeby sobie takie super auto kupić. No a w Polsce albo ci ktoś gwoździem przejedzie, a w najlepszym wypadku będą mówili, że na pewno nakradł się, żeby kupić sobie takie fajne auto, więc no to mi się bardzo podoba. Podoba mi się bardzo również to, myślę, że w Stanach jest podobnie, że do wszystkich mówi się po imieniu. Obojętne, czy ktoś ma 8, 18 czy 80 lat, wszyscy są ze sobą po imieniu. Ja bardzo nie lubię tego paniowania i panowania sobie, takiego dziwnego. Ludzie mówią, że to jest po prostu szacunku do innych ludzi, ale ja nie wiem, czy mówienie komuś pani jest głupia, no jest wyrazem szacunku jakiegokolwiek, a że tak powiem, no takie zdania w Polsce no nie trudno jest usłyszeć, więc tak. Bardzo mi się podoba to mówienie po imieniu. No i lubię spędzać dużo czasu na zewnątrz i Australia daje do tego bardzo fajne warunki. Tutaj ludzie kochają jeździć na kempingi, kochają jeździć na wycieczki, uwielbiają spędzać właśnie czas na świeżym powietrzu. No i to jest rzecz, którą ja po prostu uwielbiam. No dobra, a z minusów? No z minusu, no to myślę, że już trochę o tym mówiłam, że ciężko jest właśnie wbić się w takie australijskie towarzystwo. Znaczy może nawet nie wbić się w australijskie towarzystwo, ale zawsze będziesz kimś obcym. Nawet jeżeli dostaniesz australijski paszport, ale ktoś właśnie usłyszy, że nie mówisz po angielsku, znaczy po australijsku z australijskim akcentem, no to zawsze będziesz tą obcą. No też ciężko jest jakby nawiązać takie znajomości z Australijczykami, no bo nie wiem, ludzie rzucają cytatami z filmów czy z seriali, które oglądali jako dzieci, a ty, no, że wychowałaś się na drugim końcu świata, to nie masz pojęcia, o czym oni mówią, tak samo jak wiesz, jak my byśmy rzucali, nie wiem, jaki jest kultowy polski film, jakiś Killer czy Miś, czy coś takiego. Nie wiem, albo wiesz, cytatami z Reksia, jak byłyśmy małe, albo nie wiem, Bolka i Lolka, no dokładnie wiem, o czym mówisz, to działa chyba w każdym kraju. Tak samo. No więc ciężko, mimo wszystko jest takie trochę wyobcowanie. I myślę, że tego się nie pozbędzie, bo ja tak jak mówię, mam trochę znajomych, którzy właśnie wyjechali tutaj, znam trochę osób po prostu, które przyjechały tutaj w latach 70. i 80. I ci ludzie nadal, mimo że mieszkają tutaj 40-50 lat, no to oni jakby nadal nie czują się w 100% Australijczykami, mimo że te paszporty no, od tych 40 lat mają. Życie w Australii jest bardzo drogie. No po prostu jest drogo. Australia no, tanim krajem nie jest. Pieniądze też tutaj jakby z nieba nie spadają. Co wiele osób, właśnie wiele osób ma takie przekonanie, że Australia na pewno będzie zarabiał grube miliony, jak wyjadę do Australii. No będziesz zarabiał grube miliony, ale no te grube miliony, to znaczy ja się śmieję, że to są grube miliony, no ale jakby mediana zarobków w Australii to jest 48 tysięcy dolarów rocznie brutto. No czyli to 40, no to jest po prostu mediana zarobków, a wydatki na życie w Australii są bardzo wysokie, więc niby te 48 tysięcy dolarów, no to tak w przeliczeniu to jest na około 140 tysięcy złotych rocznie, no to wiesz, no to wszystkim się świecą oczy, że Jezus Maria, mediana zarobków 150 tysięcy, no ale jakby
wynajęcie mieszkania to kosztuje 6 tysięcy złotych miesięcznie. Więc, no właśnie, no to ja mam dokładnie to samo. No, ja powiedziałam, że to jest mało, dlatego że odnoszę to do realiów życia w Nowym Jorku i jak sobie pomyślę, że ktoś zarabia 48 tysięcy, to jest no ciężko. Jak na mieszkanie tutaj. A powiedz mi, kojarzysz ceny jakichś takich podstawowych produktów, żeby mieć odniesienie? Tak, w ogóle właśnie ostatnio sobie nad tym myślałam, bo ja w 2018 roku zrobiłam filmik na YouTubie o cenach w Australii i wtedy pamiętam, że w tym filmiku byłam w ciężkim szoku, że pół kilo mięsa mielonego podskoczyło z $4 do $5, a w tym momencie w 2021 roku to samo pół kilo tego samego mięsa mielonego kosztuje już $8-9, więc no to co są jakby... Okay. Ceny tego rzędu. No chleb kosztuje około $3-4. Znaczy chyba, że chce się jeść taki, wiesz, taki super podstawowy, watowaty chleb, no to on kosztuje tam ze $2. Bardzo drogi jest nabiał tutaj, jogurty. No jogurt taki, po prostu kubeczek jogurtu, no to jest około $2-3 również. No więc myślę, że to może dać jakiś taki ogląd na to, jak to tutaj wygląda. Tak, ja też zawsze to powtarzam, no u mnie nie wiem ile ten jogurt może mieć gramów, bo w Ameryce wszystko jest wielkie, więc ja kupuję takie, wiesz, jogurty, jogurt naturalny, który ma, nie wiem, no nie chcę skłamać, ale z 750, może nawet 1000 gramów i on kosztuje, wiesz, $6, $5, więc to są ceny bardzo wysokie. I ja zawsze też mówię, że jakby okej, podróżujcie, jak otworzą granice, to super, przyjeżdżajcie do Nowego Jorku, ale trzeba być przygotowanym na to, że te ceny są po prostu dla kogoś, kto przyjeżdża, wiesz, ze złotówkami, no to jest masakra. Tak. No to bardzo podobnie jest w Australii, a ten kubeczek 2-3 dolarowy, to mówiłam o takim małym polskim kubeczku, no nie właśnie, wiem, to jest 80-200 gram. Tutaj Australijczycy też kochają kupować takie gigantyczne paczki wszystkiego, na przykład i tutaj kilogramowy właśnie kilo jogurtu będzie kosztowało właśnie jakieś $8-9 właśnie za takie kilo jogurtu, no ale taki zwykły kubeczek 180-200 gram to jest $2-3 po prostu. No dobra, płynnie przeszłyśmy do mojego ulubionego tematu, czyli jedzenia. I tutaj mam wiele pytań, ale powiedz mi, czy miałaś okazję doświadczyć jakichś takich tradycyjnych potraw australijskich? To znaczy z Australią jest ten problem, że tutaj jest tak nie za wiele jakby tradycyjnych australijskich potraw, no bo Australia ma zaledwie tam 200 lat, ledwo ponad 200 lat. Australijczycy pochodzą od Anglików, więc oni bardzo dużo czerpali z tej angielskiej kuchni. Tutaj takimi, no właśnie takimi typowymi australijskimi potrawami są na przykład takie paje, nie wiem, paszteciki, nie wiem jak to określić, to jest po prostu gulasz w cieście i oni się tym zajadają, polewają to ketchupem i to zajadają. Nie wiem, mnie ten koncept jakoś nie przekonuje, jeszcze takiego paja nie spróbowałam mimo tych 7 lat. No i jest kilka takich właśnie takich typowo australijskich potraw, ale one nie są bardzo wyszukane. Nie wiem, na przykład tradycyjną potrawą dla dzieci jest tutaj chleb tostowy posmarowany masłem i posypany taką posypką kolorową do ciasteczek. Tak, ja właśnie chciałam się ciebie o to spytać, dlatego że coś takiego ja jadłam tutaj, jak byłam jeszcze na au pair i miałyśmy spotkanie, chyba bożonarodzeniowe, i jedna dziewczyna właśnie coś takiego przygotowała i dla mnie to był taki szok, jak można jeść taki zwykły tostowy chleb posmarowany, no teraz wiem, że to było masło, i z posypką taką sprinkles, taką kolorową, jak się na lody daje, i ona to chyba nazywała star bread, coś takiego? W Australii się na to mówi fairy bread, czyli wróżkowy chleb. Tak. I to po prostu ona to, wiesz, przedstawiła na takim z takim uśmiechem, i że to jest taki przysmak, i ja sobie tak myślę, Jezus. A warto tutaj jeszcze dodać, że ten chleb tostowy, on jest nieutostowany, czyli to się taką wadę ja po prostu. Tak, tak.
Tak. I dla mnie to był taki szok, no ale oczywiście spróbowałam, uśmiechnęłam się, powiedziałam, że pyszne. No ale no powiem tak, nie należy to do moich ulubionych odkryć kulinarnych. No, zgadzam się z tobą, zgadzam się z tobą. No i no, nie wiem, no Australijczycy, no właśnie, oni raczej nie są bardzo tacy wyszukani w swojej kuchni, raczej nie są jacyś bardzo, bardzo w tym kreatywni. Oni też czerpią od różnych nacji, które tutaj są w Australii, na przykład no właśnie jeszcze innym takim flagowym daniem, z którego Australijczycy są dumni, to jest chicken parmigiana, czyli to jest, no właśnie, już można się domyślić, skąd wzięli pomysł parmigiana, czyli parmezan, więc no tutaj jest ogromna ilość Włochów i ludzi o korzeniach włoskich, więc Australijczycy po prostu zrobili sobie kotleta z kurczaka takiego panierowanego, zalali go sobie sosem pomidorowym, takim jak do makaronu, zasypali serem i zapiekli i nazywają to chicken parmigiana i się chwalą, że to jest ich ulubione tutaj narodowe danie, no więc tutaj mówimy raczej o takich daniach. Ale okay. Co Australijczycy również bardzo lubią, to jest barbecue. To jest po prostu sport narodowy, to jest robienie grilla i właśnie ostatnio też na Instagramie tłumaczyłam, jak wygląda grill w Australii, a jak wygląda w Polsce, no bo w Polsce to jest przeważnie taki trójnóg z kastoramy podsypany węglem, wszędzie jest pełno dymu, a tutaj nie, tutaj Australijczycy mają takie właśnie takie wielkie te grille, takie barbecue po prostu jak na amerykańskich filmach, praktycznie nawet jeżeli się mieszka w bloku, to na co drugim balkonie ktoś ma takie barbecue. I oni sobie po prostu normalnie takie barbecue robią na kolację, w każdy weekend sobie robią. I Australijczycy naprawdę są po prostu mają skilla w smażenie tego mięsa. Tutaj jest bardzo dobra wołowina Wagyu i to naprawdę muszę im przyznać, że wołowina tutaj jest pyszna. Bardzo dużo owoców morza się tutaj je. Ja akurat jakąś wielką fanką owoców morza nie jestem, no ale krewetki tutejsze, no krewetki to jest na przykład tradycyjna potrawa na święta Bożego Narodzenia i na święta wielkanocne, więc no te krewetki są gigantyczne, tutaj takie 20-centymetrowe. Zawsze na wszystkich targach w dzień wigilijny, to jest dzień robienia zakupów na święta Bożego Narodzenia, to za każdym razem jak ja idę po rybę na ten targ, no to tam jest telewizja, nagrywają, ludzie się tam zabijają o te ryby. No i myślę, że właśnie takie ryby, owoce morza i wołowina to są takie, takie typowe australijskie, przeciętne dania i to jest coś, czego warto tutaj spróbować. Ja od siebie dokładnie polecam właśnie wołowinę Wagyu. Krewetki też są bardzo smaczne i moja ukochana ryba flake, o jej chyba nie ma nigdzie indziej na świecie, ale jeżeli kiedykolwiek będziecie w Australii, to ryba flake, albo ona się jeszcze gummy shark nazywa, no to jest coś co warto tutaj spróbować. Okej, a miałaś coś takiego, chociaż tak jak mówisz, to chyba nie ma jakiegoś takiego typowego, wiesz, niewypału kulinarnego w Australii, coś w stylu dla zagranicznych ludzi nasze ogórki kiszone albo kapusta kiszona. Nie, Australijczycy nie są aż tak kreatywni. Nie, zupełnie nie. Znaczy mam kilka takich rzeczy, za którymi na przykład nie przepadam. Na przykład australijska czekolada. Australijska czekolada zupełnie mi nie podchodzi. W ogóle to było jedno z pierwszych, jak przyjechałam tutaj na studia, to jedno z pierwszych pytań na jednym z pierwszych wykładów to było do studentów zagranicznych, czy jedliśmy już tutejszą czekoladę, bo czekolada w Australii jest produkowana w zupełnie inny sposób niż w Europie. Są inne proporcje tłuszczu i inne proporcje właśnie mleka czy śmietany, czy jakiegoś nabiału, który jest dodawany do tej czekolady, żeby ta czekolada się nie topiła w wysokich temperaturach i to naprawdę, ta czekolada jest po prostu tutaj niesmaczna. Ja się zawsze ratuję jakimiś europejskimi czekoladami Linta czy takimi rzeczami, no ale dla mnie australijskie Cadbury jest po prostu nie do zjedzenia. Używam, jeżeli brownie robię, no to do niego tam kupię tę czekoladę, ale generalnie do jedzenia to ja po prostu jej nie lubię, nie smakuje mi zupełnie. I właśnie wiele jest takich smaków,
Znaczy, ja myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, ale na przykład Australijczycy do wszystkiego używają solonego masła. Żeby dostać niesolone masło, no to trzeba niezłe fikołki zrobić w sklepie, bo praktycznie wszystkie masła są solone w jakichś wypiekach, we wszystkim to jest zawsze solone masło. Też tutaj myślę, że tak jak zresztą w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, bardzo popularna do wypieków jest self-rising flour, czyli ta taka mąka, która już jest wymieszana chyba z sodą czy z jakimś proszkiem do pieczenia. Ja na przykład jestem bardzo wrażliwa na ten smak w wypiekach. No jeżeli kupuje się coś w piekarni, no to na 99% to było właśnie robione na tej samorosnącej mące. No i mnie to po prostu nie smakuje. No, Australijczycy też, nie wiem, nie umieją w nabiał, w szynkę nie potrafią, w chleb nie potrafią. No tutejsza kuchnia raczej wyszukana nie jest. Okej. No mówiłaś też, że jest dość spora Polonia, a zresztą oglądałam twoje stories i widziałam, że ostatnio byłaś w jakimś wielkim sklepie polskim. No ale jak właśnie wygląda kwestia takich polskich sklepów w Australii? To znaczy w Melbourne sklepów polskich jest sporo i one są dosyć dobrze wyposażone, na przykład można tam kupić mój ukochany majonez kielecki. W Canberrze no ta społeczność, no tak jak mówię, no Canberra to jest 300 czy 400 tysięcy mieszkańców, więc no tych sklepów jest mniej, są takie delikatesy kontynentalne, no właśnie co jest bardzo ciekawe, właśnie sklepy i w Sydney i w Melbourne są bardzo nastawione na społeczność azjatycką, tam jest bardzo właśnie dużo Azjatów, więc no w tych sklepach, nawet w takich supermarketach można trafić na bardzo, bardzo dużo azjatyckich produktów, jest mnóstwo sklepów azjatyckich, nawet takich dedykowanych specjalnym nacjom, na przykład sklep chiński, sklep koreański, sklep japoński, no i tam dalej idą, nie wiem, sklep libański, no oczywiście to nie jest Azja, no ale jest sklep libański, polski, to się tak dzieli. No w Canberrze to jest tak bardziej połączone i to tutaj jest więcej osób o pochodzeniu europejskim, no tutaj zresztą jest całkiem sporo ambasad, czy jakiś właśnie, no tutaj jest więcej, jest większa mieszanka właśnie przez to, że tutaj jest mnóstwo takich agencji rządowych, jest dużo, dużo mniej osób pochodzenia azjatyckiego niż właśnie w Sydney i w Melbourne i tutaj są takie delikatesy kontynentalne, właśnie takie kierowane do, no nie chcę powiedzieć, że do Polaków, ale właśnie do osób z Europy, czyli można tam znaleźć produkty jakieś chorwackie, serbskie, polskie można znaleźć. Okay. No i to są rzeczy, z którymi ja jestem no dużo bardziej zaznajomiona. No więc to też jest taka pewna różnica właśnie między Canberrą a Melbourne. Więc tutaj właśnie w Canberrze jest, nie ma takich dedykowanych sklepów, właśnie sklep polski, tylko są delikatesy kontynentalne dla wszystkich osób z Europy, idźcie i kupujcie. Okej. I jak one są wyposażone? Masz jakiś problem, wiesz, z dostaniem takich produktów typu, no chyba najbardziej takimi rzeczami, za którymi my tęsknimy, my Polki mieszkające za granicą, to są zazwyczaj ogórki kiszone i twaróg. To najczęściej się powtarzało. A za czym ty tęsknisz? Ogórki kiszone są, twarogu nie ma, to znaczy po twarog trzeba do Costco jechać i właśnie jeżeli ktoś jest w Australii i słucha tego, to słuchajcie, w Costco jest twarog za 9 dolarów za kilo, bo normalnie twarog, jeżeli się poszło do polskiego sklepu, to kosztowało, nie wiem, 15 dolarów za 200 gram, więc to się nie opłaca. Wow. Twarogu tutaj nie ma zupełnie. Właśnie to też jest dosyć ciekawe, bo mówiłam wcześniej o nabiale w Australii. No to właśnie Australijczycy, mimo że mają, właśnie hodują krów na potęgę tutaj, no to przemysł mleczarski po prostu leży. Tutaj mogliby wytwarzać twarogi, masła, sery, nie wiadomo co, wysokiej jakości. A najlepszy ser, jaki ja tutaj jadłam, to jest ser produkowany w Norwegii. Tak, i na przykład kefiru też zupełnie nie ma, znaczy zupełnie nie było, bo jakieś 2 lata temu zaczęto wprowadzać do sklepów kefir w Australii, to jest, wiesz, taka super nowość, w ogóle kefir, patrzcie, wszyscy kupujcie. I kefir na przykład kosztuje tutaj za 500 ml kefiru, to jest około 8 dolarów. Jezus Maria. Więc no to jest są takie bardzo dużo.
Tak, to są po prostu nowości, wiesz, to oni tutaj sprzedają jako probiotyk, w ogóle prozdrowotny, czy oczywiście to jest zdrowe, no ale oni sobie na tym budują jakby cenę, No cenę jasne, tego. jasne. Więc no właśnie, kefir dopiero się pojawił w sklepach jakieś 2 lata temu, o twarogu można zupełnie pomarzyć. No za czym ja tęsknię, no to każdy, kto ogląda moje story, to wie, że ja jestem uzależniona od majonezu kieleckiego, więc no jest to majonez kielecki. Bardzo lubię polskie słodycze. Polskie słodycze, no to zależy gdzie się pójdzie, jaki będą mieli asortyment danego dnia, no ale śliwka w czekoladzie, no to jest coś, co ja bym mogła po prostu wciągać na kilogramy. No nie wiem, nie, tutaj akurat w Canberrze mogę powiedzieć, że sporo jest nawet w takich zwykłych supermarketach, jest sporo właśnie nawet polskich sałatek, jest kiszona kapusta, jakaś czerwona kapusta, więc na tym froncie jest w porządku, no ale właśnie, no nie wiem, no brakuje mi polskiego sera, serka wiejskiego, Jezu, serek wiejski, jak ja bym zjadła. No właśnie takich przetworów mlecznych, szynki, smacznej szynki, też tutaj nie można dostać większej szynki, którą można dostać w supermarkecie, czy nawet na markecie, no to jest taka, wiesz, taka świecąca, błyszcząca szynka z paczki, no takie, wiesz, takie drobne rzeczy, no, kiedyś ktoś mnie zapytał, jakie jest moje ulubione danie polskie, to ja powiedziałam chleb z masłem i naprawdę za dobry chleb polski z dobrym polskim masłem, z dobrą osełką, no to naprawdę tutaj można byłoby na tym fortunę zbijać. Tak, tak, to są takie drobne rzeczy, których w ogóle się nie dostrzega, jak się mieszka w Polsce i nagle, wiesz, wyprowadzasz się i masz takie wow, no bo tutaj jak wchodzi się w alejkę z pieczywem, to w Ameryce po prostu pachnie tym pieczywem tak, tak strasznie, to jest tak, wiesz, taki zapach, który ja, no tak sztuczny zapach, że po prostu nawet ci się nie chce patrzeć w tą alejkę, a wiesz, wyczuwasz ją z kilometra i właśnie taki dobry chleb z takim dobrym miąższem i chrupiącą skórką, to jest coś po prostu, co... Ja jak w końcu kiedyś będę mogła polecieć do Polski, to po prostu, nie wiem, już powiedziałam mamie, że cię rzucę na lodówkę, więc lepiej, żeby była przygotowana. Więc co, ja mam dokładnie to samo, zawsze mam, mamo, zrób mi pierogi leniwe. No. Dokładnie, po prostu te rzeczy się już potem śnią. Mimo, że tutaj muszę powiedzieć, że no, w Nowym Jorku jest Greenpoint cały wyposażony pokorek po prostu produktami polskimi, no ale wiadomo, nigdzie nie ma lepiej jak w domu. Ale wiesz co, ja jeszcze tak na początku miałam ciebie o to zahaczyć i teraz to do mnie wróciło. Powiedziałaś o tych nietoperzach i zdałam sobie sprawę, że Australia to jest taki kraj, w którym jest chyba dużo takich zwierząt, na które my nie jesteśmy przygotowani, w stylu, wiesz, jakieś pająki, kangury i tak dalej. Jak to wygląda tak, wiesz, na co dzień? Znaczy ja myślę, że większość osób, które... pierwsza myśl, jak się mówi Australia, no to ludzie mają węże i pająki. Ja oficjalnie mówię, że przez 7 lat nie widziałam żadnego węża. Dopiero w ostatni weekend szłam poboczem drogi. Okay. I uciekł mi spod nóg wąż po 7 latach, no to tyle węży widziałam, to znaczy węże poza tym to widziałam w zoo, więc no pająki to widziałam, nie wiem, ze 3 przez te 7 lat, więc tego raczej dużo nie ma, no chyba, że się pojedzie na północ, tam już właśnie w takie bardzo tropikalne miejsca typu Darwin albo właśnie północny Queensland, no tam tego może być więcej, no ale jakby te zwierzęta, one siedzą w lesie, one no jakby ich celem życiowym nie jest zaatakowanie jak największej ilości ludzi, tylko one sobie tam w tym lesie siedzą, no jak się po tym lesie chodzi, no to trzeba na nie uważać, ale no ja mam nawet znajomych, którzy mieszkają w Darwin tam rok czy półtora i też węży nie widzieli. No czego tutaj jest dużo i co było dla mnie ogromnym szokiem, zresztą myślę, że w Nowym Jorku może być podobnie, chociaż nie wiem, więc mnie popraw, ale to są karaluchy. Ja w Polsce karaluchy widziałam w sklepie terrorystycznym, kiedy mój znajomy kupował tam jakieś
jedzenie dla swoich jaszczurek, no to tam widziałam karalucha, ale w Australii jest po prostu plaga karaluchów. Obojętne, czy mieszkasz w domu, czy mieszkasz w mieszkaniu, czy masz czysty dom, czy masz brudny dom, no będą tam karaluchy. I po prostu dla mnie karaluchy no, są obrzydliwe i to była rzecz, o której nikt mi nie powiedział. Wszyscy mówią, węże, pająki, nie wiadomo co, ale dla mnie no, bardziej obrzydliwe są karaluchy po prostu. Wiesz co, tutaj odpłukać, ja ostatnio też się przeprowadzałam, w nowym mieszkaniu nie mam jeszcze i mam nadzieję, że nie przyjdą, no ale rzeczywiście w starej kawalerce jak mieszkaliśmy, no to zdarzały się te karaluchy, może wiesz, nie na co dzień, ale no parę widziałam, a już na ulicy, no to już nawet nie mówię, bo na ulicy to są czasem tak pokaźne. Tak pokaźne sztuki, że po prostu lepiej w ogóle o tym nie mówić, bo to jest naprawdę, jak dla mnie to jest mega obleśne i mnie paraliżuje dosłownie, ja mam taki paraliż jak widzę karalucha, nie wyobrażam sobie w ogóle, wiesz, byłam świadkiem jak karaluch pojawił się w przedszkolu, do którego ja odprowadzałam swoją dziewczynkę. No i jakaś dzielna, mężna mama przedszkolaka po prostu zdeptała tego karalucha i wiesz, był taki odgłos chrupiący i po prostu, no nie. To ale nie, podobno, nie. Ja... To ciekawostka, znaczy myślę, że w Stanach jest podobnie, ale w Australii mówi się, żeby właśnie nie deptać i nie miażdżyć karaluchów, bo można trafić na samicę i jak się ją zmiażdży, to mogą jej te jajka jej wylecieć i po prostu rozprysnąć się i będziesz miała jeszcze więcej karaluchów. Więc no karaluchy to trzeba albo jakimś sprayem, albo je wynosić pod szklanką. No ja po prostu jak ja o tym usłyszałam, to mówię, dobra, ja już więcej karaluchów nie gniotę. No, nie wiedziałam o tym, ale okej, następnym razem nie będę gniotła, bo wydaje mi się, że ostatni karaluch był u nas zgnieciony w mieszkaniu. Także, no, cenna informacja. No, więc no, tak mówią w Australii. No, ale wiesz, poza takimi, wiesz, robakami, które wszyscy myślą, że tutaj są, no to faktycznie są kangury, są koale, są dzikie emu. No właśnie, to jest jeszcze inna rzecz, bo wszyscy myślą, że o Jezu, pojadę do Melbourne, pojadę do Sydney i pod operą będę oglądał skaczące kangury. No nie. No, jest tutaj dużo tych zwierząt, no ale trzeba wyjechać z miasta. Właśnie plusem Canberry jest to, że ona jest dosyć niewielkie, znaczy to jest plus i minus, ale akurat do plusów można zaliczyć to, że tutaj wyjedzie się 20 minut poza centrum miasta i już są kangury, już są emu, bardzo blisko są jakieś parki narodowe, w których można zobaczyć właśnie koale i inne zwierzęta, no a w centrach miast tego nie ma, jeżeli ktoś pojedzie do Melbourne czy do Sydney, to żeby zobaczyć kangura, no to musi wyjechać 2,5 godziny, 3 godziny drogi od miasta, żeby w ogóle jakąkolwiek przyrodę, jakiekolwiek kangury czy koale zobaczyć. No i co jest ciekawe jeszcze w Australii, jakby podejście do kangurów, znaczy na mnie kangury nadal robią wrażenie, jak widzę kangura, to mówię, o Jezus Maria, kangur, ale super. No ale dla Australijczyków te kangury, one są tutaj traktowane jako szkodniki, jak takie szczury, no ich jakby nie można zabijać, nie można do nich strzelać, no ale Australijczycy jakby nie mają do nich żadnego sentymentu, jeżeli kangur wyskoczy na drogę, to oni nie mają w ogóle jakichś skrupułów, tylko walą w tego kangura samochodem, jedziemy dalej, nikt się nie przejmuje. Okej. No to jest takie trochę szokujące, rzeczywiście, no bo to no ciężki temat, powiedziałabym, chociaż nie jestem zszokowana, no bo ostatnio to już od razu tutaj polecam wszystkim, oglądajcie stories Asi, bo Asia bardzo dużo właśnie rzeczy opowiada, więc no ja już tutaj z twojego stories to kojarzyłam i rzeczywiście jak zobaczyłam, ile mieliście kangurów na swojej drodze, no to nie był jeden kangur, tylko tam było ich, nie wiem, chyba z 5 czy 10, po prostu było ich bardzo, bardzo dużo. Także no, pewnie się już opatrzyłaś trochę z nimi. Nie, na mnie to nadal. Znaczy, ja kocham zwierzęta, ja jestem jedną z tych osób, która przyjeżdża koło krów i mówi, o Jezus Maria, krowy, ale ekstra. Więc ja mam świra na punkcie różnych zwierząt i na mnie naprawdę krowy i owce robią wrażenie. Kangury jeszcze większe. No ale nie wiem, czy mi się kiedyś opatrzą. No ale Australijczykom się opatrzyły, więc może jeszcze kilka lat i też tam dojdę.
Okej, okay, Asia, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy przenieśliśmy się chociaż na chwilkę do Australii. Mam nadzieję, że kiedyś przeniesiemy się tam fizycznie. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie możemy Cię zobaczyć w sieci? Więc zapraszam na mój kanał na YouTubie, Joanna Struzik, przez U zamknięte. Również prowadzę konto na Instagramie, o którym wspomniałyśmy kilka razy w podcaście. Jestem pod nickiem Joa Córka, tak jak Joa Córka, tylko że przez bezukreskowane. Jezus Maria, jakie ja mam trudne nazwy teraz sobie. No właśnie. Dopiero to uświadomiłam. Nie róbcie tak, jak zakładacie social media, dajcie sobie prostsze nazwy. No i teraz jeszcze na TTV możecie mnie zobaczyć w programie Polski Świat, gdzie właśnie opowiadam o Melbourne i o Canberra. Super, dziękuję Ci bardzo, Asia. Oczywiście wszystko podlinkuję ładnie w opisie tego odcinka, także jeżeli jesteście ciekawe, to nie musicie męczyć się nad nazwami, tylko wszystko będzie podlinkowane bardzo prosto. Dziękuję Ci bardzo za tą super opowieść. Ja jak zwykle podczas tych rozmów przeniosłam się dokładnie tam, gdzie jesteś Ty. No i mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały wiele okazji do tego, żeby porozmawiać. Również mam taką nadzieję i dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka, jeżeli dotrwaliście aż do tego momentu. No właśnie, najwytrwalszych witamy tutaj, dziękujemy za uwagę i jeszcze na koniec szybko przypomnę, że zbliża się premiera e-booka Asi, więc jeżeli lubicie koreańskie smaki, ja tutaj tylko dopowiem, że kiedyś na swoim story właśnie gotowałam zupę z kimchi i to był przepis od Asi, więc bardzo polecam. Ona była naprawdę bardzo smaczna. No tak jak mówiłam Asi już przed nagraniem, gdzieś tam kuchnia koreańska kojarzy się jakoś tak bardzo fancy, w ogóle wow, co tam jest, a wychodzi bardzo prosto i bardzo smacznie, więc jeżeli macie ochotę na takie smaki, no to śmigajcie na konto Asi. Dzięki, Asia. Dziękuję za takie polecenie, zapraszam. Trzymajcie się, cześć Kinga. Pa! No i już wiemy nieco więcej o Australii. Ja w zasadzie byłam chyba bardzo zdziwiona tą sytuacją z kangurami. Jeszcze raz polecam Wam wchodzić na story Asi, dlatego że one są bardzo ciekawe. I faktycznie było tak, że jak oni przyjeżdżali autem z supem, to było tam mnóstwo kangurów i rzeczywiście trzeba było się zatrzymywać, żeby one po prostu przeszły, bo nie boją się aut. Jestem bardzo ciekawa, co Was najbardziej zdziwiło, zaskoczyło albo może z czymś się nie zgadzacie. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia albo chcecie mi coś napisać, to serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Znajdziecie mnie na Instagramie pod nazwą Witalna przez 2T, na Facebooku i na moim blogu www.witalna.pl. Za dzisiaj serdecznie Was dziękuję. Dziękujemy bardzo za spędzony czas z nami. I słyszymy się za 2 tygodnie, dlatego że w przyszłym tygodniu mam urlop, także pierwszy raz od założenia tego podcastu będzie tygodniowa przerwa. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ja też potrzebuję czasem wypocząć bez totalnie żadnych obowiązków, ale obiecuję, że po tej przerwie wrócę ze zdwojoną siłą. Dzięki.